Cześć Boże, dzień dobry. Ten film, chciałabym to podkreślić, jest ciągiem dalszym filmu zatytułowanego Powołania żeńskie katastrofa. Odnośnik będzie na dole. Tym razem chciałabym powiedzieć trochę pozytywniej o tym, jak ja widzę, gdzie jakby można znaleźć receptę czy sposób wyjścia z tej takiej trudnej sytuacji z żeńskimi powołaniami dzisiaj w Polsce. Zacznę może jednak od takiego obrazu. Zapewne każdy z nas słyszał o takiej sławnej, prawosławnej Republice Mnichów, Górze Athos. Dlaczego uważam, że Góra Athos to jest coś, co może być taką inspiracją? Ponieważ pokazuje nam ona nieco inaczej zorganizowane życie konsekrowane niż to jakby jest w naszym kościele. Athos to jest tak naprawdę wspólnota wspólnot. Tam są mnisi i pustelnicy, którzy żyją w bardzo różnym rytmie. Są tacy, którzy prowadzą takie typowe życie cenobityczne, które kojarzymy z zakonami, czyli wspólnie pracują, wspólnie się modlą, mieszkają razem. Są tacy, którzy do klasztoru na przykład przychodzą tylko na niedzielę, czy na jakieś wybrane dni, na święta. Pracują raczej sami, a czasami wspólnie. Różnie to bywa. I oczywiście są pustelnicy, to już ci, którzy są tacy bardziej odseparowani. Bardzo różnie wyglądają też kontakty mnichów ze światem zewnętrznym. Są tacy, którzy tych kontaktów mają więcej, są tacy, którzy ich mają mniej. Czasami może być tak, że ktoś może prowadzić życie wspólne i właściwie nie mieć do czynienia ze światem zewnętrznym, a odwrotnie ktoś, kto jest pustelnikiem, właśnie będzie miał wielu odwiedzających i wiele osób, z którymi będzie rozmawiać i którym będzie pomagać. Więc no to jest coś, co moim zdaniem może być takim ciekawym modelem dla Kościoła na przyszłość. Drugi obraz. Znany jest nam taki polski błogosławiony Honorat Koźmiński, kapucyn. On założył wiele wspólnot życia konsekrowanego, i habitowe, i niehabitowe. I wśród tych wspólnot były takie, które jakby od razu składały się z dwóch różnych grup sióstr. I proszę nie myśleć o takim starym podziale na chóry, bo to nie o taki podział chodziło. Otóż były tam siostry tak zwane domowe i siostry apostolskie. Siostry domowe to właśnie były te, które prowadziły życie wspólne, natomiast siostry apostolskie to były siostry, które mieszkały pojedynczo albo gdzieś po prostu w świecie. I funkcjonowały wszystkie, to chcę podkreślić, w ramach jednej wspólnoty. Czyli jakby takie istniały takie dwie prędkości. To, o czym przed chwilą wspomniałam, że tak jest na Górze Athos. Trzeci przykład. W zakonie Kartuzów jest bardzo specyficzny podział członków zakonu. Jest to podział na trzy grupy. My zwykle, myśląc o zakonach męskich, myślimy o podziale na ojców i braci, czyli tych, którzy są kapłanami i tych, którzy wykonują różne prace służebne. Tutaj tymczasem są trzy kategorie i w tym są dwie kategorie braci. Więc składa się na zakon, składają się ojcowie, składają się bracia konwersi i bracia donaci. I ta ostatnia kategoria to jest trochę w świecie katolickim unikat, bowiem donaci mieszkają oczywiście w klasztorze, jak wszyscy członkowie zakonu, ale oni podpisują z zakonem rodzaj umowy i ustalają z przełożonymi, jak będą wyglądały ich obowiązki w sensie takim religijnym, bo nie muszą na przykład być zobowiązani do odmawiania brewiarza. Mogą to zastąpić innymi modlitwami. I to jest tylko jeden z przykładów odnoszących się do tej sfery duchowej. A z drugiej, no jakie prace będą wykonywać, czym się będą w klasztorze zajmować. I teraz, jakby tu powiedzieć, może wspomnę jeszcze o tym, że parę dni temu zrobiłam film dotyczący książki księdza Pawliny, dotyczącej statystyk polskich kleryków. Z tych statystyk streszczając wynika, że większa część z nich pochodzi z różnego rodzaju wspólnot. Więc jedna z takich recept to jest moim zdaniem uwspólnotowienie Kościoła i tworzenie wspólnot, które jakby będą nowymi formami życia konsekrowanego.
Papież Jan Paweł II napisał taką encyklikę Vita Consecrata. W tejże encyklice jakby wspomina w dwóch miejscach o tym, że no jakby Kościół powinien być otwarty na powstawanie takich nowych form życia konsekrowanego. Z tym, że no tutaj w tym momencie muszę jednak tą łyżkę dziegciu niestety wstawić. No problem polega na tym, że dzisiaj mamy tak spetryfikowany kodeks prawa kanonicznego, że może być poważny problem z powstawaniem takich wspólnot. Ja celowo przywołałam tutaj i ten Atos, i przykład Honorata Koźmińskiego, i tych donatów. Dzisiaj właściwie nasze prawo kanoniczne nie pozwala na tworzenie takich struktur, jak są na górze Atos. Co ciekawe, kiedyś tak było. Kiedyś były takie możliwości. Ci, którzy czytali moją książkę o świętych pustelnikach, no zapewne właśnie mogli zauważyć ze zdziwieniem, że tam jest całkiem sporo przykładów mnichów, którzy na przykład mogą w pewnym momencie wyprowadzić się poza klasztor i gdzieś na terenie należącym do wspólnoty prowadzić życie pustelnicze, czy takie powiedziałabym, no właśnie półpustelnicze, że czasami przychodzą do klasztoru, czasami przyjmują gości i tak dalej. Dzisiaj de facto takich możliwości nie ma. Przy czym w tej encyklice, jeśli się tam sięgnie do tego tekstu, odnośnik będzie w opisie filmu, można zauważyć, że papież zastrzega, że te nowe formy nie powinny dublować starych. I tu mamy problem. Dlaczego? Dlatego, że jeśli kodeks prawa kanonicznego jakby kawałkuje życie konsekrowane, w sensie dzieli na takie formy, że prawda, albo jest się mnichem kontemplacyjnym, albo zgromadzenie czynne, tak, i tam są oczywiście podane niezliczone warunki, które trzeba spełniać, no to właśnie jest ten kłopot, że nie ma tej elastyczności, o której ja wspominam. Jedyne wyjście, jakie ja widzę przy tych tysiącach zmarnowanych w Polsce powołań żeńskich, to jest takie, że w pewnym momencie te osoby zaczną się zrzeszać i zaczną tworzyć wspólnoty, które z założenia będą wspólnotami, no nie takimi wspólnotami, do których każdy może należeć, ale konkretnie osoby, które są samotne i które chcą w jakiś sposób to swoje poświęcenie Bogu wyrazić. Oczywiście przez stulecia było tak, że prawo kościelne ewoluowało. Oczywiście nie tylko to dotyczące życia konsekrowanego, ale w ogóle różne przepisy się zmieniały, to naturalne. Kłopot polega na tym, że jakby to dzisiejsze ono zamyka pewne możliwości. Co nie oznacza, że no tutaj właśnie powstaje pytanie, jak to jest prowadzić życie poświęcone Bogu, nie będąc formalnie osobą konsekrowaną. Czy te osoby będą uważały, że warto poszukiwać jakichś wspólnych dróg, jakiegoś charyzmatu wspólnego? Bo bez tego jakby ja nie widzę wyjścia. Znaczy zostaje nam tylko ta utrata, no to jest dramat tak naprawdę. Zwłaszcza w przypadku tych powołań żeńskich, których w Polsce zawsze było sporo. Jeszcze nawiązując do tych takich historycznych wspominek, jeśli chodzi o prawo, to rzeczywiście było też tak, że w kolejnych stuleciach te formy życia konsekrowanego ewoluowały. One oczywiście w starożytności wyglądały inaczej, i dzisiaj wyglądają inaczej, ale to, że dzisiaj wyglądają tak, jak wyglądają, to absolutnie nie oznacza, że następne stulecie nie powinny przynieść następnych zmian. Moim zdaniem to, co się stało po Soborze, tak, bo mówiło się o tym, że to ma być nowa wiosna Kościoła. Tymczasem my zamiast wiosny mamy po prostu zimę. I ta cała reforma, czy tam właśnie to mówiło się o tej odnowie, tak, życia konsekrowanego, no ewidentnie widać, że jednak to się skończyło po prostu katastrofą, tak jak zatytułowałam poprzedni film. Jedyna nadzieja jest taka, że rzeczywiście zaczną powstawać zupełnie innego typu wspólnoty. Myślę też, że potrzebny jest zupełnie inny rodzaj relacji z Kościołem. Myślę, że dzisiaj kobiety mogą dużo więcej ofiarować w sensie intelektualnym, a nie w sensie prac pomocniczych. Bo to jest tak, że formacja, ja nie mówię tylko o wykształceniu, chociaż to też jest istotne. W wielu zakonach to było lekceważone, kształcenie kobiet. Uważało się, że nie ma takiej potrzeby, że prawda, siostry to
sprzątanie, prawda, gotowanie, ewentualnie w porywach zajmowanie się czyimiś dziećmi i to jest wszystko. No więc tutaj myślę, tu jest coś, co nie jest wykorzystane i dlatego wspólnoty dzisiaj odczuwają brak powołań, ponieważ młode kobiety, one nawet jeśli odkrywają w sobie to, że Pan Bóg je wzywa do siebie, to mogą czuć, że wzywa je do jakby innego rodzaju dzieła i nie mogą znaleźć wspólnoty, w której to powołanie będą mogły zrealizować. Co nie oznacza, że nie należałoby zacząć myśleć o tworzeniu takich wspólnot i być może jeszcze tutaj jedna rzecz mi się nasuwa, mianowicie o innym rodzaju związku z Kościołem, w sensie o innej relacji, na przykład innej współpracy ze świeckimi. Tutaj też mam wrażenie, że doszło trochę do takiego, zwłaszcza po wojnie w Polsce, do takiego rozjazdu między życiem konsekrowanym i świeckimi, a tak nie powinno być. Ja oczywiście wykluczam wspólnoty klauzurowe, bo to już jest pewna specyfika, ale tak naprawdę to wiele rzeczy tutaj jest takich, które moglibyśmy zupełnie inaczej potraktować, dokonać takiego nowego otwarcia. Ale ta nadzieja to jest nadzieja na to, że znajdą się takie silne i święte kobiety wśród tych, które dzisiaj po prostu są samotne, ale są głęboko religijne i ciągle poszukujące. I bardzo bym prosiła osoby oglądające ten film, żeby się pomodliły w ich intencjach. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Życzę wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem.